Andrzej Grajewski powiedział kiedyś, też swego czasu menedżer bokserski, piłkarski, współwłaściciel Widzewa, że boks zawodowy 90% interesów, 10% sportu. Nie, proporcje chyba są jednak mimo wszystko inne. To się gdzieś, myślę, po środku spotyka. Czasami sport wygrywa z wielkim biznesem. Od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, które no, urągają i logice, i ludzkiej sprawiedliwości. Moim zdaniem one powinny być tępione. Nie musi tu wkraczać prawo karne, ale na pewno jakieś administracyjne decyzje być powinny. Myślę to konkretnie o werdyktach sędziowskich. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj Janusz Pindera. Witam serdecznie. Janusz, wiesz, że koledzy cię ochcili kiedyś mianem papieża boksu. Zgodzisz się z tym? Nie czujesz się świętobliwością? Ale to chyba ty to byłeś pierwszy, o ile dobrze pamiętam. Zawsze to takie rzeczy miłe, ale powiem szczerze, że ja zawsze mówię skromny magister z pionek, także... Magister pionek, skromny, a przy tym wieloletni komentator boksu i nie tylko, sprawozdawca z mistrzowskich imprez w kolarstwie, z czego tam tenis jest, siatkówce, tenis stołowy, a przede wszystkim boks. Kojarzysz? No, boks, tak, przede wszystkim. To była twoja specjalność, tak została. Nawet kiedyś hokej robiłeś. Tak, ale to hokej robiłem raz i to pamiętam chyba z Witkiem Domańskim i z młodym wtedy Mateuszem Borkiem. To było Igrzyska Olimpijskie z Nagano, 98 rok w Eurosporcie. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o hokej, bardzo hokej lubiłem, bo w moich rodzinnych pionkach przez moment była nawet druga liga, a normalnie w trzeciej lidze. Cała drużyna piłkarska, poza bramkarzem, grała na tych samych pozycjach w hokeja. Mhm. Między innymi tam mój brat cioteczny, starszy Jurek, grał, także z ojcem chodziliśmy na te mecze, przyjeżdżała bzura chodaków. Pamiętam, raz przyjechała bodajże Legia, a Legia to przyjechała na towarzyski mecz, wygrała chyba 28-1. Straszne lanie. Rozstrzelali was. To tak, niesamowicie. Ale bodajże była taka jakaś warszawska drużyna, w której grał między innymi Władek Grotyński, słynny bramkarz Legii. No, to była taka ciekawa drużyna i też grali tam ludzie, którzy na co dzień z hokejem no, nie mieli wiele wspólnego. Ale w sumie byli sprawni. Janusz zabiera się do pisania książki, bo mnóstwo ludzi, którzy cię zna, zawsze mówi, powinieneś napisać książkę. Tyle historii, anegdot, żartów, no, takich mniej lub istotnych informacji, no to gdzieś to trzeba zostawić. No wiesz, tylko ciągle nie mogę się zebrać z uwagi na to, że mam po prostu dużo pracy, no bez, szczerze mówiąc. Taki junior w wieku 68 tak, lat, Tak, no. Przeszedłem, właściwie jestem niby na emeryturze, a nigdy nie byłem tak zapracowany chyba. Nie, no przesadzam, oczywiście zawsze byłem, bo łączyłem i dziennikarstwo pisane i komentowanie, to szczególna orka była na Igrzyskach Olimpijskich, ale taka, która sprawiała przyjemność, bo prawda, jak się komentuje boks na Igrzyskach, to boks zaczyna się pierwszego dnia Igrzysk, kończy się ostatniego dnia. Codziennie są dwie serie, więc jest kupa roboty. Czasami się z tego wyrywałem, tak sobie ustawiałem, żeby wpadać na te moje ulubione dyscypliny, takie chociażby jak siatkówka. Niestety zawsze przegrywaliśmy, od kiedy ja zacząłem jeździć na tą siatkówkę w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich. Jest jakaś klątwa Janusza Pindery, co? Nie wiem, nie moja, ale generalnie przegrywaliśmy. O ile jeszcze to było zrozumiałe i jakby do przyjęcia w 2004 roku, kiedy przegraliśmy z legendarną Brazylią. Tak. Ale tam była sytuacja taka, że nie musieliśmy grać z Brazylią w ćwierćfinale. Mogliśmy być spokojnie w półfinale. Wystarczyło tylko nie przegrać jednego głupiego meczu. Igrzyska zaczęliśmy kapitalnie od wygranej z mistrzami olimpijskimi, z Serbami. Wygraliśmy 3-0. Ale później niestety przyszła ta jakaś głupia porażka. Ja dobrze pamiętam, nie wiem czy nie, za Australią i później wpadliśmy na genialną Brazylię. To była najmocniejsza Brazylia chyba w całej historii swojej brazylijskiej potęgi środkówki. Pogadajmy o twoim ukochanym boksie. Kto cię skazał na boks? Życie, po prostu życie, ale w tym sensie... Kibicowskie życie? Kibicowskie życie. Po prostu boks miał, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, w latach bardzo młodym, no miałem ile 7-8 lat i była pokazywana liga, były pokazywane Mistrzostwa Polski w telewizji, turnieje, pamiętam, Gryfa Szczecińskiego o złotą łódkę. No i przyszły te nieprawdopodobne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 7 medali, w tym 3 złote medale. No przez myśl mi nie przeszło,
wtedy, kiedy to oglądałem i się zachwycałem tymi sukcesami polskich pięciarzy. Wcześniej jeszcze były Mistrzostwa Europy w Moskwie, gdzie mieliśmy reprezentacja Związku Radzieckiego prowadziła wszystkich swoich pięściarzy do finałów i między innymi ich rywalami byli Jerzy Kulej i Zbigniew Pietrzykowski. Oni wtedy te swoje walki wygrali, zostali mistrzami Europy. Ale to była taka tradycja, że te zawody były, powiedziałbym tak, pokazywane może nie często, ale systematycznie. I taki systematyczny powoduje... Niedziela, godzina 11, tak, prawda? Siadało się przed telewizorem marki Szmaragd czarno-białym, prawda, i się to oglądało. Ponieważ pamięć miałem dobrą przy okazji, co tylko było można czytać, jeśli chodzi o prasę sportową, to czytałem. To gdzieś się wykuwało. I nie wiem, ponieważ byłem zwolennikiem, jako młody chłopak, bardzo lubiłem westerny na przykład. Westerny. No to chyba nie tylko ja do tej grupy należałem. To wówczas, nie wiem, jakoś tak sobie boks, nie wiem, jak tak łączyłem, jako taką szlachetną walkę dwóch ludzi wychodzi, ponieważ jak się do tego dobrałem troszkę od środka po latach. Ale muszę przyznać, że wiele, wiele lat już będąc bardzo blisko, bo przecież byłem, powiedziałbym, bardzo blisko reprezentacji Polski, kiedy prowadził ją Andrzej Gmitruk, który był moim serdecznym przyjacielem, doktor Święcicki, także często miałem te wyniki badań na stole i wspólnie. Nieżyjący już. O wielu sprawach dyskutowaliśmy. Wiesiek Rutkowski, no, genialny polski pięściarz, 10-krotny mistrz Polski, bardzo elegancki, technicznie walczący pięściarz, wicemistrz olimpijski, mistrz Europy, srebrny medalista brązowy i tak dalej, wiózł mnie do ślubu swoim samochodem po latach. A więc, ale miałeś ochronę, co? Tak, tak, ale się, wiesz, wtedy jak oglądałem te mecze, to w ogóle w pionkach, to przez głowę mi nie przychodziło, że kiedyś coś takiego dotknę tego tak blisko, prawda? Później jak już zacząłem jeździć na zgrupowania, poznawałem kolejne pokolenia. Janusz, ale Andrzej Grajewski powiedział kiedyś też, swego czasu menedżer bokserski, piłkarski, współwłaściciel Widzewa, że boks zawodowy 90% interesów, 10% sportu. Zgadzasz się z tym? Proporcje chyba są jednak mimo wszystko inne. Andrzej patrzył na to z pozycji Czeka, dla którego najważniejszy był biznes. Ja z kolei patrzyłem zawsze na to z pozycji Czeka, dla którego najważniejszy był sport. To się gdzieś, myślę, po środku spotyka. Czasami sport wygrywa z wielkim biznesem, bo przecież jednak dzięki temu, że te walki są tak wspaniałe, to przechodzą do historii, przechodzą do legendy i pamiętamy o nich latami. No, oczywiście tutaj zawsze będą jakieś spisko teorie przy okazji, że jeżeli są wielkie pieniądze zaangażowane, to nie musi być to uczciwe. Nie, oczywiście od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, które no, urągają i logice, i ludzkiej sprawiedliwości. Moim zdaniem one powinny być tępione w taki czy inny karany. Nie mówię w sposób, nie musi tu wkraczać prawo karne, ale na pewno jakieś administracyjne decyzje być powinny. Myślę to konkretnie o werdyktach sędziowskich, no, które czasami są również i w boksie olimpijskim i w boksie zawodowym po prostu urągają. Ale tutaj wydaje mi się, że jest coś takiego podobnego. Może to dziwnie zabrzmi to połączenie do jazdy figurowej na lodzie. Ja pamiętam, bo też się zajmowałem jazdą figurową, jeździłem na Mistrzostwa Europy, pisałem o tym i też były też wiele takich ocen, było bardzo niesprawiedliwe. Od boksu do jazdy figurowej? No takie... Daleko. Daleko, daleko, ale wszędzie sport. Słuchaj, powiedz mi, pamiętasz igrzyska w Atenach? Walczą Polacy, ty siedzisz na stanowisku i w pewnym momencie podnosisz rękę w górę, wysoko. Tak, wiesz dlaczego? Wiem, no to no, ty wiesz dlaczego. I później, i tak, i muszę przyznać, że kiedyś później po latach przeczytałem gdzieś wywiad z Andrzejem Rżanym, no, który opowiadał po prostu idiotyzmy. No, po prostu idiotyzmy. Tak, tak, bo powiedział, że... Ale wyjdźmy od tego, że... dlaczego podnosiłeś rękę? Dlaczego? Nie, bo tak, sytuacja wyglądała wtedy tak. Od pamiętnych igrzysk, pamiętnych dlatego, że były pełne skandali, jeśli chodzi o turniej bokserski w Seulu w 1988 roku, prowadzono tak zwane maszynki do liczenia ciosów. Te elektroniczne maszynki do liczenia ciosów, no to była zakała boksu. Niedoskonałość wielka. Tak, ale oczywiście był też wielki biznes przy okazji, bo jeżeli weźmiemy, że jest prawie 200 federacji wcześniej w AIB-ie, dzisiaj w IB-ie, bo jedną literkę ucięto, czyli Światowej Federacji Boksu Olimpijskiego, to wówczas każdy kraj musiał tych maszynek odpowiednią ilość zakupić, aby mógł swoje krajowe zawody przeprowadzać, czy ewentualnie, jeżeli chciał turniej międzynarodowy.
zawodowy przeprowadzić. Na czym to wszystko polegało? Polegało to na tym, że aby cios został zaliczony i prowadzony do pamięci centralnego komputera, minimum 3 z 5 sędziów musiało nacisnąć przycisk, jeden z 2 przycisków, a w zależności od kolorów narożnika są to czerwony i niebieski, w ciągu 1 sekundy, a więc czasu nie było zbyt wiele na to. Czyli taka jednomyślność. Tak. I czym to owocowało? Ja kiedyś próbowałem, pamiętam, na sparingach w Cetniewie to robić. To nie jest zbyt trudna rzecz, tylko trzeba być maksymalnie skoncentrowanym, ale oczywiście pewne rzeczy bokserskie się nie opłacały. To znaczy, był taki moment, że te wyniki były bardzo, niemalże hokejowe, powiedzmy. No, nie dotyczyło oczywiście wyników meczów Związek Radziecki-Polska, bo bardzo często te wyniki były dwucyfrowe, ale poza jednym mistrzostwami w 76 roku, ale to inna historia, ale tam wyniki były 1-0, 2-0, 3-1, powiedzmy, takie to były wyniki, takie bardziej powiedziałbym piłkarskie. Na czym to polegało? Że były takie odgórne zalecenia, dobrze, nie, liczymy tylko te mocne ciosy bite silniejszą ręką, w przypadku praworęcznego prawą ręką, w przypadku Bańkuta lewą ręką, lewe proste, nie liczymy ciosów na korpus, praktycznie nie liczymy serii, też się nie za bardzo opłaca zadawać, bo tylko właściwie można zrobić tam jedno uderzenie. Oczywiście to się zmieniało w zależności od krytyki, od tego i później był na przykład na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney zupełnie co innego, że liczymy praktycznie wszystko, nawet te ciosy, które nie dochodzą do celu. Ale wróćmy dalej. Dobrze, i teraz co dalej? Sędziowie się oczywiście bardzo sprytnie w tym wszystkim odnaleźli i potrafili opóźnić delikatnie punktację, co owocowało tym, że na ich prywatnym komputerze był cios zaliczony. Kiedy przeglądamy ich karty, to jest wszystko w porządku. Powiedzmy, wygrywa ten, który był lepszy. Natomiast opóźniając to naciśnięcie, cios nie został zaliczony do pamięci centralnego komputera. I w tej sytuacji zawodnik lepszy, który na przykład wygrywał u wszystkich sędziów, przegrywał walkę. I tak bywało, że przegrywali mistrzowie świata, wybitni pięściarze, między innymi ostatni pogromca Todorow. Natomiast tam w 2004 roku dochodziła jeszcze jedna rzecz, że absolutnie ci, którzy są w narożniku razem z pięściarzem, nie mogą mieć żadnych urządzeń elektronicznych, a więc na przykład, nie wiem, no, telefonu, gdzie można by ewentualnie... Nie mogą mieć sygnału z zewnątrz, tak? Mówiąc krótko, sygnału z zewnątrz, który by mówił, jaki jest aktualny stan pojedynku. W innych ekipach dawali sobie jakoś z tym radę, te sygnały do innych ludzi dochodziły. To oczywiście było szalenie istotne w przypadku równej walki, kiedy ta walka się wahała, raz jeden prowadził, raz drugi. Pamiętam rozmowę z trenerem wówczas Ludwikiem Buczyńskim i doktorem Święcickim, który też wtedy był w narożniku. To było chyba dzień przed tym półfinałową walką Andrzeja Rżanego, pięściarza, który miał na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Świata w Houston w 99, miał brązowy medal Mistrzostw Europy w 2004 roku w Puli w Chorwacji. No i był naturalnym kandydatem do medalu. Do tego walczył w półfinale z Azerem Ażanowem, którego pokonał właśnie kilka miesięcy wcześniej podczas Mistrzostw Europy w Puli. Wydawało się, że jest jak najlepszej drodze. To jest dobry rywal, żeby go pokonać. Biorąc pod uwagę nawet siłę federacji wówczas bardzo bogatej, azerskiej, która potrafiła, jak tam dochodziły do nas, no, działać, powiedziałbym, na wyobraźnię sędziów w taki czy inny sposób. No ale niczego im tak do końca nie udowodniono. No i wówczas ja mówię, ponieważ ja miałem to miejsce wysoko, to mówię, panowie, no jeżeli wy inaczej nie będziecie w stanie w ogóle dotrzeć do jakiekolwiek, nie znajdziecie nikogo, kto nam będzie mógł pomóc, tak się składa. Później nam to wyłączono, kiedy podczas kolejnych igrzysk już w Pekinie nie miałem tego podglądu dokładnego, jeśli chodzi o wynik wszystkich sędziów. Stąd podnoszenie tej twojej ręki. Tak? A więc mówię tak, słuchajcie, jeżeli będzie przegrywał walkę, to ja podnoszę prawą rękę wysoko do góry. Oni się później tłumaczyli, że tam było światło, że oni tego nie widzieli, byli jakby zaobserwowani. Ale ja siedziałem obok, wyciągałeś tą rękę w geście niemalże... Błagalnym, bo widziałem, że dzieją się dziwne rzeczy. To tak. Widziałem się, że dzieje, że przegrywając, tracąc jeden punkt w ostatnim starciu, zamiast atakować, odrobić, on jakby jest przekonany, że wygrywa. Do defensywy, tak? I tak było, przez do defensywy. Obok mnie siedział też Bidon, czyli... Robert.
Małolepszy. Robert Małolepszy, no, który ryczał. Ryczał tak, że myślałem, że wyrzucą go z sali i mnie przy okazji Andrzej nie będę mógł skomentować. Porównał to do startu do silników Boeinga. No nie można tak tego, nie można było tego nie słyszeć, prawda? Dziwnym trafem, nikt tego nie słyszał. Rozumiem, bo Andrzej Rzany walczył w kasku. No to on naprawdę do niego to mogło nie docierać. Do tego do pięściarza nie każdego wszystko dociera. Chciałeś pomóc. No, tragedia niesamowita w kategoriach czysto sportowych. No bo wyobraźmy sobie, ta słynna emerytura, przecież to jest szalenie istotne. Pieniądze za medal. No to jest jakby nie do końca życia płacone miesięcznie pieniądze. Ja widziałem kiedyś czwórkę wioślarzy polskich. Mhm. Którzy po meczu, którzy po biegu płakali i Kajtek Broniński mówi, zobacz, płaczą chłopy. Tak. Co się dzieje? Piąte miejsce czy czwarte? Już nie powiem, nic takiego. Nie, stracili emeryturę. To jest istotne. Słuchaj, ale ja miałem to samo ze znakomitym polskim zapaśnikiem, Markiem Garmulewiczem. Mhm. Pamiętam, byłem przy tej walce, to było w Sydney, kiedy schodził, przegrał tą walkę o brązowy medal i też uronił niejedną łzę z uwagi na ten brak emerytury. Z kolei Maszczyk, który z Barnesem walczył w Pekinie w kategorii też jednej z tych należeczko, o ile dobrze pamiętam, to była właśnie kategoria papierowa, był przekonany, że z Barnesem wygra, ponieważ Barnesa pokonał w meczu Polska-Irlandia, tyle że to było wcześniej. Barnes zrobił ogromne postępy, mówię o Irlandczyku, który występował tam na tych igrzyskach, zresztą spisał się znakomicie, wówczas pokonał Maszczyka, ale Maszczyk ponoć chyba już w ogóle te pieniądze, które miał tam za ten brązowy medal zarobić, już wcześniej gdzieś zainwestował, o ile dobrze pamiętam. No, przegrał tam z Kretesem. Sędziowie też byli do czegoś takiego przyzwyczajani i niestety no, to nie przynosi im chluby. Że kiedy widzieli, że zawodnik wygrywa, powiedzmy, pierwsze starcie, wówczas punktowali takie, powiedziałem, sporne decyzje na jego korzyść. Bo wówczas, jeżeli było coś takiego jak RSCO, czyli wygranie przez deklasację rywala, czyli wysoką przewagę punktową. To było różnie. Raz było 15, raz było różnych 20 punktów przewagi. I jeżeli zawodnik miał taką przewagę, dochodził do takiej przewagi 15 czy 20 punktów, to wówczas walka się kończyła, była zatrzymana, wygrywał ten mający dużą przewagę, a oni byli zwolnieni od jakiejkolwiek kontroli. Już nie było w tym przypadku kontroli, jak oni tą walkę punktowali. A dla nich w tych wewnętrznych rozliczeniach było szalenie istotne. Na przykład jak walka była zakończona wynikiem 3-2. Czy oni są w trójce, czy w dwójce. Cały czas był taki interes. Dlatego, że był czerwony dywanik również, wzywano tych sędziów. Bywały sytuacje, że sędziowie byli odsuwani od prowadzenia walk, ale to były takie, powiedziałbym, decyzje, które wówczas osobiście podejmował prezydent Światowej Federacji, Pakistańczyk Anwar Chowdhury. Andrzej, Janusz, przepraszam. Dlaczego? Ja od liceum to już jest. Tak? Janusz tak. Andrzej? Tak, Andrzej. Pamiętam, że... A ja na drugie Andrzej. Ale to była jedna osoba tylko, nie żyjąca z pani Płocharska, nauczycielka geografii w Pionkach. Zawsze się myliłem, mówiono mnie Andrzej. Pamiętam, że już później zaczęło się... Jak byłem w Australii na Mistrzostwach Świata w boksie w 91 roku i byliśmy tam w jakiejś wspólnie między innymi właśnie z Markiem Serafinem, który zmarł, wiele żeśmy kawał świata zjeździli. Niedawno go pożegnaliśmy. Pożegnaliśmy go, tak. I wtedy właśnie byliśmy razem w Australii na tych Mistrzostwach Świata w 91 roku. Niestety bez medali, jeśli chodzi o polski stal. I tam jedna z osób polskiego pochodzenia właśnie też powiedział Andrzej do mnie. I to się zdarza mi bardzo często. Janusz, ten samobójczy krok boksu, kto podjął właściwie? Ja mówię samobójczy, bo boks zamiera, boks jako dyscyplina. Ale mówisz o samobójczym kroku wtedy o... I w amatorstwie, i w igrzyskach olimpijskich, w ogóle o takim jakby zwijaniu się tej dyscypliny sportu, bo ja to tak obserwuję, odbieram. No sytuacja jest taka. Wtedy, jak mówiliśmy o tych maszynkach do liczenia ciosów, to był ratunek przed tym wykonanie ruchu przez Światową Federację, aby uniknąć wyrzucenia z programu olimpijskiego. O tych absolutnym skandalu, który zdarzył się w 1988 roku w Seulu, no, gdzie dochodziło w ringu do czynnej napaści na sędziego ringowego. Chodziło o sędziego z Nowej Zelandii, Walkera, którego jakoś tam cudem wybroniono. Pojechał w szoku do hotelu, w taksówkę od razu na lotnisko i uciekł do Nowej Zelandii z Seulu.
tam była, no, werdykty były skandaliczne, to mało powiedziane. Nieżyjący sędzia Redo opowiadał mi, jak korumpowano w ogóle w sposób, no, trzeba było mieć bardzo mocne nerwy. No na przykład zapraszano sędziów gdzieś tam na wycieczkę. No może byście chcieli sobie coś kupić, jakiś elegancki garnitur, no to wieźli do jakiegoś zakładu, który te garnitury szył. Proszę przymierzyć, bardzo fajny, dobry materiał. Ktoś przymierzył, odstawił oczywiście, wraca do hotelu, a tam już czekają na niego, powiedzmy, kilka kompletów. Ale w przypadku walki legendarnej, słynnej Roya Jonesa z Hunem z Korei, która zakończyła się, no, skandalicznym zwycięstwem Koreańczyka, to ponoć tam dochodziło jeszcze do, no, korupcji. Już takie, ktoś tam dostał jakieś luksusowe wczasy, ktoś drugi, bo tam potrzeba było trzech sędziów, prawda, z tej piątki. Dwaj byli nieistotni, trzeba było trzech przekupić i wtedy był werdykt 3-2 i tam właśnie werdykt był 3-2. Ktoś tam dostał jakieś pieniądze. Dowodów później już było dużo i dlatego tutaj można mieć pretensje do MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że do dziś nie zajął stanowisko, a mógł, bo generalnie oczywiście wyników się nie zmienia, ale w tej konkretnej sytuacji, kiedy Roya Jonesa, który dosłownie zdemolował w ringu Koreańczyk był zawstydzony po tym werdykcie i wiem, że później po latach był w komisji trenerskiej w AIB-ie, gdzie tym kierował Adam Kusior, były polski trener, później prezes przez wiele lat, dziś działacz Międzynarodowej Federacji, to do dziś, kiedy się to wspomina, to po prostu jest mu głupio, no, ale złoty medal dostał, emeryturę olimpijską również, bo im tam wtedy Koreańczykom właśnie po raz pierwszy za te złote medale dawano, powiedziałem, świadczenia dożywotnie mieli. Natomiast Roy Jones został ze srebrnym medalem i pucharem Barkera, tak na otarcie łez, przyznawanym najlepszemu pięściarzowi turnieju olimpijskiego. I Roy Jones dostał puchar Barkera, ale niestety złotego medalu nikt mu nie zwrócił, nie odebrał. No, ale zrobił karierę jako... No, a później oczywiście zrobił fenomenalną karierę, był mistrzem. Genialny bokser, pamiętam minę tego Koreańczyka, który sam specjalnie chyba nie wiedział, co się dzieje, albo trochę się wstydził, że, no, myślę, że w ten sposób wygrał. Tak, wstydził się na pewno, no ale jakby później, kiedy widział, że nikt nie reaguje, jeśli chodzi o władze międzynarodowe, bo nie było reakcji ani ze strony AIB-y, ani ze strony MKOL-u. No w tym momencie piłeczka była po stronie, moim zdaniem, MKOL-u. I wtedy, no, według mnie, no, rozpoczął się taki lawinowy przebieg kryzysu boksu. Czy odpowiedzią na to według ciebie są sporty walki, MMA i tak dalej, i tak dalej? Czy to wszystko jest po trochu. Odpowiedź na to? Ja myślę, że wszystko po trochu. Na pewno jest, na pewno. I do tego pamiętajmy, że jest, no, niewiele dyscyplina tak naprawdę, jeśli mówimy o tych znaczących, gdzie jest podział na sport zawodowy i amatorski, i olimpijski. Kiedyś jeszcze do połowy lat 90. Tak wyglądało to w kolarstwie. Prawda? No, jest w pewnym sensie w piłce nożnej, no bo trochę tak. Trochę tak, prawda? Jeśli chodzi o start, jakie kto może startować. Kwestia cezury wieku. No właśnie, cezury wieku. Kto może startować na igrzyskach. Natomiast tu, no, był taki moment w 2016 roku w czerwcu, kiedy otworzono szeroko drzwi dla zawodowców. No ale to też wiadomo było, że to się nie sprawdzi. Przynajmniej no, ja byłem o tym przekonany, że to nie jest dobry do końca ruch. Mianowicie otworzone drzwi. Jeśli chcesz startować w igrzyskach olimpijskich, to byś było skierowane do pięściarzy zawodowych, to proszę bardzo, wszystko zależy od Krajowej Federacji. Jeżeli Krajowa Federacja wyraża zgodę, startujesz w zawodach kwalifikacyjnych i tak dalej. No i na pierwsze te igrzyska, gdzie była taka możliwość, czyli w Rio de Janeiro w 2016 roku, kilku zawodowców przyjechało. Kilku nawet niezłych, ale startowali w nienaturalnych dla siebie kategoriach wagowych, bo specyfiką boksu olimpijskiego jest to, że są troszkę inne limity w kategoriach wagowych, ale też to, że jest się ważonym przed każdą walką. W boksie zawodowym można zrobić wagę na walkę, czyli zbić wiele kilogramów, później się nawodnić i znów wychodzić do ringu, ważąc, powiedzmy, 10 kilogramów więcej niż na oficjalnej wadze, a czasami i więcej, jeżeli nie ma konkretnego limitu i ważenia w dniu walki. Natomiast i dlatego ci wybitni zawodnicy nawet nie zamierzali próbować, mimo że być może chcieliby, bo przecież i Władimir i Kliczko powtarzał, że a może jeszcze raz by wystartował w igrzyskach. Byli tacy, którym nie dane
było wystartować w zawodach olimpijskich z takich czy innych względów. Zresztą u nas Mateusz Masternak w pewnym momencie, też czołowy polski pięściarz zawodowy, powiedział, że idzie po marzenia, zdecydował się na udział w Mistrzostwach Polski Amatorów, wygrał te mistrzostwa, pojechał na kwalifikacje olimpijskie, wygrał pierwszą walkę i później już nie przystąpił dalej, bo nastała pandemia, troszkę się wydłużył ten czas i wszystko przeniesiono o rok, te tokijskie ostatnie, no i wrócił do zawodowego boksu, czy raczej nie poszedł już dalej. Janusz, sięgnij po kawę, bo wiem, że masz ochotę, a ja w tym czasie będę zadawał pytanie, dobra? Tak jest. Proszę powiedzieć, dlaczego, czy miałeś pokusę, czy miałeś propozycję zająć się konfrontacjami sportów walki, MMA miałem. I tak dalej? Dlaczego, tak, tak. Dlaczego tego nie wybrałeś? Zostałeś przy klasycznym boksie, no co daleko nie szukać. Andrzej Janicz, który robił z powodzeniem boks dla Polskiego Radia, a potem robił to, co robi z Łukaszem Jurkowskim, jakoś się w tym odnalazł i dzisiaj można powiedzieć, że jest głosem tej dyscypliny. Pamiętam, jak w Eurosporcie było K1, miałem taką propozycję, też miałem propozycję, jeśli chodzi o MMA, ale po pierwsze, jeśli chodzi o MMA, tam dochodził jeszcze parter, mimo że pisałem o zapasach, mimo że też zajmowałem się kickboxingiem i nawet komentowałem to pierwsze pokolenie, drugie pokolenie najwybitniejszych polskich kickboxerów. Od Marka Piotrowskiego. Marek Piotrowski, Przemek Saleta, później to pokolenie Złotkowski, Martnicki, Kroczewski, Agnieszka Rylik, Iwona Guzowska, lata 90. Też komentowałem i opisywałem i tam przecież jest w MMA, mam elementy boksu, mam elementy kickboxingu, a więc tej kopanej, chociaż jest już tam low kick, a tego najczęściej full kontakcie, które komentowałem, tego nie było. No ale dochodzą jeszcze, prawda, te elementy zapasów, wszystko przystosowane do jednak zupełnie innej dyscypliny. Nie tyle, że nie czułem się na siłach, tylko uważam, że zawsze byłem, jakby wyznawałem zasadę, że pisać można o wszystkim, bo zapytasz fachowca, masz pojęcie o pisaniu, wiesz, jak zadać pytania, umiesz słuchać, jesteś solidny w tym, co robisz, to możesz naprawdę pisać o wszystkim. Natomiast komentować powinno się tylko te dyscypliny, do których człowiek jest absolutnie merytorycznie przygotowany. Chcesz powiedzieć, że nie czułeś tego? Nie akceptowałeś? Wiesz, nawet K1 uważałem, że to taka, powiedziałem, najwyższa forma kickboxingu i tak jest do dzisiaj. I myślę, że dałbym sobie spokojnie radę, jeśli chodzi o K1, ale też tego było troszkę za dużo. Miałem i wciąż jeszcze dużo obowiązków dziennikarza piszącego. Wtedy pracowałem już w Rzeczpospolitej. Dużo było fajnych projektów, dużo ciekawego takiego pisania, które mi odpowiadało. I wolałem się koncentrować na tym, co robiłem. Do tego, mówię, jeszcze dochodził przecież tenis stołowy, którego sam amatorsko grałem. Dochodziło podnoszenie... Byłeś mistrzem akademika, pamiętam. No nie, akademika byłem, ale też miałem medale na Mistrzostwach Polski dziennikarzy. Mieć taką parę... Ten turniej jest mi bliski, no bo mieszkaliśmy razem w jednym akademii. Tak, taką parę z Przemkiem Michalskim tworzyliśmy, wygraliśmy chyba 10 razy pod rząd Mistrzostwa Polski. No i też grywałem w badmintona i też wygrywałem Mistrzostwa Polski badmintona dziennikarzy. Natomiast faktycznie w akademiku to była fajna zabawa, bo tam było sporo gron Wietnamczyków i tam nawet jak o 12 w nocy przychodziłem po jakimś jednym piwku czy drugim, żeby tam z kim zagrać, to grzecznie się kłaniali. Jak byli, ustępowali miejsca przy stole. Tam najlepszy z nich był Tuan, taki niewysoki Wietnamczyk, który grał w lidze uniwersyteckiej. Zdaje się, później otworzył centrum. Takie. Centrum, tak, tak. Ja później nigdy się z nim nie spotkałem. On, fitnessu. Tak, właśnie. To było ogromne centrum fitnessu. Wcześniej jakaś duża restauracja w Warszawie. Tak, tak, tak. Piasecznie. Była, no właśnie. Tuan, bardzo sympatyczny chłopak, fajnie mówił po polsku. Miał polską żonę, pamiętam, dwójkę dzieci. W tamtym czasie fajnie się grało. Z Piotrkiem Bałtoczykiem takie boje toczyłem. Później zrobił przecież karierę jako ten człowiek, który zapowiadał najlepsze satyry i estrady. Tak jest, kabarety. No. I wtedy z jego nazwiskiem, z jego ojca, czyli ojcem Piotrka Bałtoczyka, miałem o tyle kontakt, że była jedna sytuacja w mojej dziennikarskiej przygodzie, kiedy ktoś chciał mnie kupić, ale to kupić. Ale do Olsztyna. Do Olsztyna, ojciec... tak, tak, no bo to powstawał Dziennik Pojezierza wówczas i ja tam miałem być kierownikiem, mogłem sobie, jako miałem te 27 lat. Mogłeś mieć mieszkanie. 25, tak, musiałem się ożenić, żeby mieć mieszkanie, bo tam te były te przydziały, żeby mieć duże mieszkanie, trzypokojowe. Żony ci nie zapewnili. Żony mi nie jeszcze, ale ja już miałem wtedy partnerkę, która została moją żoną, natomiast także z tym nie byłoby problemów. Działka na Mazurach, umeblowanie mieszkania,
talon na małego Fiata. Słuchaj, to wtedy była, ty się lepiej orientujesz w piłce, to taka gdzieś druga liga dobra, nie? No, albo jeszcze. Albo jeszcze wyżej. Jeszcze powiem przyjechać po ciebie nocą wóz meblowy. Słuchaj, ale nie było czego przewozić. Skaperować. W akademiku niewiele miałem. Ale ty kochałeś standard młodych i robotę swoją. Nie, wiesz, jak przyjechałem z Pionek do Warszawy, to mnie nie będę wyjeżdżał gdzie indziej. No, tutaj mnie ciągnęło w tym sensie do robienia wielkich rzeczy, a łatwo nie było, bo tak naprawdę zacząłem pracować etatowo 1 lipca 80 roku, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Moskwie, na które nie pojechałem, no bo to wtedy wiadomo, jeździli kierownicy i to długo trwało. Jak później, kiedy Janusz Cieśliński odszedł do radia, to ja też miałem propozycję zostać kierownikiem, ale nie mogłem zostać kierownikiem, bo tylko członkowie partii mogli być kierownikami. Nie chciałeś się zapisać. A zastępcą można już było, wiesz, już nie musiałeś być członkiem partii. Tak, nie chciałem się. Bo jakoś te u mnie. Jakoś ideologia marksistowska nie pociągała. Nie za bardzo do tego takie rodzinne jakieś te sytuacje. Chociaż spotkałem naprawdę kupę porządnych ludzi, bardzo fajnych. Ja nie miałem żadnej sytuacji nigdy w sztandarze, żeby ktoś mi coś kazał albo nie kazał, żeby była taka czy inna sytuacja. No tak, ale sport był bezpieczny. Chociaż raz była jedna sytuacja, kiedy dowiedziałem się, że jest taki ksiądz. To był rok dokładnie 84. To wtedy było na państwo kościół. W Polsce było zderzenie takie mocne wówczas, że jest ksiądz Mikulski, który prowadzi, urządza wigilię pięściarzom Warszawskiej Gwardii. Bardzo się polubili. Świętego Floriana, tak jest, na Pradze. Tak jest. Polubili się z trenerem Szczepanem. Ja się dowiedziałem, gdzie jest. W tym momencie już go wyrzucono. Gwardia, absolutnie klub milicyjny. Tak, wyrzucono go z Warszawy, bo tam gdzieś zadarł z paniami, które się opiekowały kotami. To w ogóle cała długa, piękna, niesamowita historia. No i ja go, słuchaj, odnalazłem gdzieś. Ponad tutaj rzucono go na taką jakby placówkę kościelną ponad 100 kilometrów od Warszawy. Na parafię. Tak, na parafię. Ja tam pojechałem, pamiętam, całą noc przegadaliśmy z księdzem. No i zgłosiłem. W winku mszalnym? Nie. I zgłosiłem to, bo samochodem tam pojechałem, wracałem rano po całej nieprzespanej nocy, ale rozmowa była naprawdę cudowna. Wtedy walczył z, tam ostrą walkę prowadził z tymi, którzy mieli pędzili bimber. Pamiętam ostro i tam mówi, że już kilka takich wytropił i poradził sobie z nimi. Z ambony potrafił z nimi nawet walczyć mocno, a więc miał tam przymierzeńców. Ale wtedy był problem, gdzie to napisać, prawda? No to oczywiście w sztandarze zgłosiłem taki ten. Nie było żadnego problemu. Mówimy, dobrze, robimy to. Wielki tekst na Boże Narodzenie. Na Dimasz. Na Boże, na tak zwany Dimasz. Powiedz, co to Dimasz? To wydanie sobotnio-niedzielne. Pisało się te kilkanaście stron maszynopisu, gdzie byśmy powiedzieli ponad 20 tysięcy, około 20 tysięcy, 15-20 tysięcy znaków. Ogromne czytadło. No i w tym momencie jestem już zadowolony, że mam taki piękny, duży tekst i nagle jest telefon, dzwoni ksiądz Mikulski, że jest problem. Został wezwany na dywanik tutaj do Warszawy i mówi, że też ja bardzo by chcieli się ze mną spotkać przed arcybiskupem. Do episkopatu? Tak, tak. Nie wiedziałem, czy całować w rękę, w piersi, no bo nie miałem tego doświadczenia. No dostałem tam, powiedziałem taką dużą burę, że dlaczego ja się biorę za taki temat. Ksiądz już to zrozumiał, był tutaj na dywaniku, my mamy swoje tam pisma i tam będą wywiady, czy ewentualnie materiały o księdzu, a na pewno nie tam w takim. Jest hierarchia? Tak, na pewno nie w takim piśmie jak sztandar. Pamiętam, wyszedłem, ksiądz był. Zablokować i strona kościelna, kościelna. Cenzura na myśli. Tak. Bo jak ja powiedziałem, że jest problem i tego tekstu nie będzie, to ówczesny naczelny Aleksander Kwaśniewski mówi, ale jaki problem? Mówi, jaki problem? Zaraz dzwonię do Jaruzelskiego. Mówi, że wszystko załatwimy. A ja mówię, ale to nie jest problem. Ale ja mówię, to nie jest problem po tej stronie. Problem jest po drugiej stronie, bo tam to zostało zablokowane. I w tym momencie mówię do księdza Mikulskiego, ale przecież będziemy walczyć. I byłem tak załamany, że pamiętam, poszedłem tam wieczorem do doktora Święcickiego. Wypiliśmy jakąś tam... Trenera kadry bokserów. Lekarza kadry i tutaj ten. I pamiętam, żeśmy tam coś radziliśmy, co z tym zrobić. A w końcu mówię, nie, no to muszę napisać do papieża. Naprawdę, tak dalece. Bo byłem tak tym wszystkim załamany, że ten Jana Pawła II. Tak jest, oczywiście. Wiedziałem, że interesował się zawsze sportem. Mówię, może coś się uda. Ale ksiądz Mikulski mówi, widzę jedną tutaj światełko w tunelu. U prymasa Glempa asystentem jest młody człowiek, który kiedyś tam ze mną współpracował. I w tym momencie ja dostałem tam audiencję.
Mam do dzisiaj pismo adresowane do mnie, że zgadzają się na ten materiał z księdzem Mikulskim, osobiście kardynałem wówczas. Tylko, że nie może być żadnych zmian i proszę, żeby nie było żadnego zdjęcia. A więc poszedł, wtedy była taka sytuacja, bokser siedzący, pamiętam jak dzisiaj, w narożniku, a nad nim skrzydła anioła. I bardzo spokojny tytuł. I ponieważ, bo to chodziło o to, że ksiądz Mikulski, jeszcze będąc w seminarium, napisał tekst o, prawda, związki boksu z chrześcijaństwem generalnie, że już w Starym Testamencie i tak dalej. I tytuł był już w Starym Testamencie, taki bardzo, bardzo spokojny. I dopiero po latach, bo to był rok 84, czyli po 89 roku, kiedy się wszystko zmieniło, ja napisałem jeszcze jeden ogromny tekst pod tytułem Tygrys w sutannie, bo ksiądz Mikulski miał taki, powiedziałbym, okupacyjny, biorąc pod uwagę tą tutaj wojnę w cudzysłowie, pseudonim Tygrys. Napisałem taki wielki tekst, jak to wszystko wyglądało w środku, jak do niego przyjeżdżała szwedzka telewizja, jakie miały ogromne problemy z tym, czy z tym, jak edukowano, jak stworzony został uniwersytet, na którym edukowano, prawda. No dobrze, Janusz, ale powiedz mi, na jakim etapie zwierzchnicy księdza Mikulskiego dowiedzieli się, że piszesz taki tekst? Bo zdaje się, że... Pochwalił się? Zdaje się, ksiądz Mikulski zapytał o zgodę. Później, pod faktum. Tak, jak już po tej naszej rozmowie, tak, że była taka ten, że ten tekst ma się ukazać. No powiedział, że mimo wszystko droższa jest mu tu sutanna i on w takim układzie był gotów już zrezygnować z tego wszystkiego. Jakby nie patrzeć, masz swoje zasługi w budowaniu dialogu Kościół-władza w latach 80. niełatwych. Słuchaj, parę lat później, kiedy już nastąpiła po 89 roku, zmieniła się sytuacja. Dzwoniono do mnie z Polskiej Agencji Prasowej, żebym udostępniał te różne kontakty, bo nagle chętni, którzy chcieli takie materiały robić, jak grzyby po deszczu wyrastali. No to ładnie. I powstawały takie rzeczy. Ale wiem, bo ksiądz Mikulski, żyjący, ma jeszcze ogromną taką księgę i na pierwszym miejscu, pamiętam, jakieś pokazał mi tę księgę, jest właśnie ten artykuł już w Starym Testamencie. No proszę, proszę. Ksiądz Mikulski, wuj czy też stryj, albo nawet dziadek Tomasza Mikulskiego, byłego sędziego piłkarskiego, dzisiaj szefa Polskiego Kolegium Sędziów. Zdaje się, że wuj. Nie chciałbym to zmienić, ale dość relacje bliskie. Tomasz Mikulski mieszka w Lublinie, być może stamtąd pochodził ksiądz Mikulski. Pomówmy trochę o wojnie. Zacząłeś o politykę. Aleksander Kwaśniewski, niełatwe lata 80., episkopat, władza. Jak widzisz braci Kliczko, zwłaszcza mera Kijowa, który w tej wojnie, też od wojnie rosyjsko-ukraińskiej, odgrywa pewną rolę. Ty byłeś przy narodzinach Kliczki chyba, można to tak powiedzieć. Nawet tak, tak. Pamiętam, zadzwonił do mnie, to była końcówka lat 80., zadzwonił ówczesny trener, później prezes honorowy Polskiego Związku Kickboxingu, Andrzej Palac, mówiąc krótko, twórca polskiego kickboxingu, i powiedział, że przyjechał z Ukrainy to autobusem taki chłopak, mówi, 2 metry wzrostu, sztywny nieprawdopodobnie, jeszcze nic nie umie, ale coś czuję, że coś z tego chłopa będzie. No i faktycznie, wtedy pamiętam, był taki pojedynek w Łodzi. Ja nie byłem na tym pojedynku, bo miałem jakiś wtedy wyjazd. Byłem, jakąś inną imprezę robiłem, istotną. Saleta, już wówczas doświadczony zawodnik, wygrał. Podobno była bardzo brzydka walka. Wygrał z Witalijem Kliczko, bo mówimy oczywiście o Witaliju. Witalij, przyjeżdżając tutaj, ponieważ w Polsce kwit kickboxing, tak naprawdę w Związku Radzieckim dopiero raczkował, a tak naprawdę nie było tam specjalnego przyzwolenia, podobnie jak na boks zawodowy, który był zabroniony. Był taki moment, że on chyba tu prawie rok siedział w Polsce, mieszkał na AWF-ie. Tam trenował. Tam trenował, bo jego młodszy, prawie 6 lat, ponad 5 lat, brat Władimir nie miał żadnego związku nigdy z kickboxingiem, ale też przyjeżdżał do Polski tuż przed mistrzostwami, przed igrzyskami olimpijskimi w 96 roku w Atlancie, gdzie zdobył złoty medal i walczył w lidze. A tak naprawdę nie walczył, bo oddawano mu walkowery, a więc brał te kilkaset dolarów, które mu wówczas płacono, i wracał do siebie, do domu. Ale wracając do Witalija, w roku 2009, kiedy Witalij już właściwie kończył z boksem, miał trochę kontuzji
ale już zajął się polityką, bo była taka mała partia, Kliczko Blok, później ta partia zmienia się w partię Udar. To już te ambicje polityczne były zdecydowanie większe. Z Edwardem Durdą pojechaliśmy do Kijowa, do Kliczki Starszego. Pamiętam, bo ja robiłem wtedy dla Rzeczpospolita, to w Skaledziu załatwił i robił taki wywiad. Gdzie miał koneksję? Z kamerem. Miał tam koneksję, znał jakąś panią sekretarkę i ona ten dostęp załatwiła. Pamiętam, tam pojechaliśmy. Kliczko raz przyjął w swoim gabinecie. Był wtedy dwukrotnie przegrał wybory na mera Kijowa. I pamiętam, jak dziś ten wywiad, bo najpierw Edek zrobił z nim taki duży wywiad przed kamerami, a później ja już siadłem z nim, robiłem dla Rzeczpospolitej. I ten wywiad nosi tytuł Nokaut przychodzi sam. I on opowiada tam w tym wywiadzie między innymi właśnie o tym, że dwa razy przegrał, a za trzecim razem na pewno wygra. Jest o tym przekonany i wygrał i do dzisiaj jest merem. Natomiast mówił tam rzeczy i mówił o pomarańczowej rewolucji, mówił o Juszczence. Człowiek wielkich horyzontów. Tak, mówił już wtedy, mówi, że właściwie mówi tak, mam domy w Hamburgu, w Los Angeles, w Kijowie, właściwie mógłbym mieszkać tam, ale moim prawdziwym domem jest Kijów. I wtedy, patriota. Wtedy być może to brzmiało dobrze, ale nie do końca. Tak, górnolotnie. Można uwierzyć, że miał trójkę dzieci, mówił o tym, że chciałby, żeby skończyły kiedyś Harvard, prawda, i tak dalej. Chciałby, żeby Ukraina dołączyła do Europy, ponieważ kiedyś nie miał pojęcia, jak wygląda świat, prawda? A pamiętasz, jak zaczynał dojeżdżać, sam mi opowiadałeś, do Hamburga? Na pierwsze treningi do kola? No tak, no oczywiście pamiętam. To jest bardzo ciekawa, śmieszna historia dzisiaj, ale możesz... Ale mówisz o jakiej sytuacji? Kiedy on wjeżdżał na rogatki Hamburga i żeby dojechać do kola, wołał taksówkę, płacił 100 marek. Aha. Sam mi to opowiadałeś i mówisz, zawieź mnie pod ten adres, tak było? Tak, tak, ale to musiał mi też Przemek opowiadać, bo Przemek w pewnym czasie z nimi... No to jest opowieść trzeciej ręki, tak, ale tak, dość wiarygodna, Przemek, tak, wiadomo. Tak. No słuchaj, oni obaj zrobili niesamowity skok jakoś się pod każdym względem. Nauczyli się znakomicie języka niemieckiego, języka angielskiego. Jak pamiętam, pierwsze wywiady z jednym i drugim to mówili tylko po rosyjsku. Nawet jeśli chodzi o znajomość ukraińskiego, to ciężko byłoby... To ci nie przeszkadzało, bo akurat po rosyjsku... Sprawdzić, no właśnie. Natomiast później jeszcze tam była jedna taka dosyć ciekawa historia w tym wszystkim. Ta ogromna wiara Witalia Kliczki, że Ukraina kiedyś dołączy do, prawda, Europy. I później to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, prawda, wojnie, to, że jeszcze przyjechał do niego, przyleciał Władimir, no to muszę przyznać, że w ogóle... Ta cała grupa wybitnych ukraińskich pięściarzy, do tego jeszcze dochodzi Aleksander Usyk z Krymu, prawda, też mówiono różnie, że on tak nie do końca się opowiada i tak dalej. O Łomaczence mówiono też w podobnym stylu, a jednak każdy stanął z tej czwórki na wysokości zadania. Jedni zapisali się do obrony terytorialnej, tak jak Usyk czy Łomaczenko. Tu oczywiście wziął na siebie ten, jako mer Kijowa, no, znakomitą rolę odgrywa w tym wszystkim niewątpliwie i Witalii, i jego taki, powiedziałbym, przymożny towarzysz. A z drugiej strony masz Wałujewa, który wspiera. No, Wałujew jest, no wiesz, Wałujew jest członkiem Dumy i oczywiście śpiewa tak, jak mu każą, tak jak wypada. Bo kiedyś, jak z Wałujewem rozmawiałem, to robił dobre wrażenie. No robił dobre wrażenie. Pamiętam, przyjechał na taki festiwal... Otwarty, duszo szczypaty. Tak, przyjechał na taki festiwal tutaj filmów rosyjskich. Grał Kamienna Jabaszka, grał takim, w takim filmie. Kamienny łeb, takim, prawda? No i tutaj było dużo w tym. Film był ambitny, prawda? Ale on udzielał tam sporo wywiadów, mówię o Wałujewie i nawet się przyjemnie z nim rozmawiało. Natomiast dzisiaj no, ta prawdziwa twarz, którą pokazali, zresztą to można iść dalej. No bo nagle, tylko sportowcy. No. Bo nagle się okazuje, że nagle ta organizacja bokserska, ta dawna IBA, dzisiaj IBA, kierowana przez Umara Rejemlowa, no, już wchodzi w taki bardzo mocny konflikt z MKOL-em, bo nagle decyzją zarządu zmienia poprzednią decyzję, która zabraniała w międzynarodowych imprezach startu Rosjanom i Białorusinom i ze skutkiem natychmiastowym pozwala im na starty w tych zawodach. Za chwilę będą Mistrzostwa Europy Pań w Budwie. Dosłownie za kilka dni będzie losowanie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak do tego podejdą ci, którzy nie będą chcieli startować
startować w jednym turnieju z Rosjanami i Białorusinami. Czy będą bojkoty, czy nie będą, jak ustoskują się do tego władze tych państw, które wyznają inną zupełnie zasadę niż Kremlow. Przez lata mówiło się o polskiej szkole boksu, nie? Powiedzmy, od tych mistrzów twojego dzieciństwa, naszego dzieciństwa. Można powiedzieć o ukraińskiej szkole boksu, no bo wymieniłeś kilka nazwisk takich ludzi, którzy no dziś decydują o europejskim czy światowym boksie. Decydowali. No myślę, że tak. Ukraina zrobiła nieprawdopodobny, jeśli chodzi o boks, skok jakościowy. Pamiętam, byłem na Mistrzostwach Świata w Belfaście w 2001 roku. Już tam wówczas było widać narodziny czegoś wielkiego. I wtedy właśnie wracałem nawet z częścią tej ekipy. Tak się składało tutaj, bo oni lecieli do Warszawy. Dopiero z Warszawy lecieli do Kijowa i tam pamiętam rozmawiałem i byli chętni, żeby tutaj niektórzy świetni trenerzy przyjechać pracować w Polsce. Mówiłem o tym ówczesnemu prezesowi, że no jest okazja wyjątkowa, żeby skorzystać, bo oni jednak są znakomicie przygotowani do tego zawodu. Skorzystać, bo być może coś to da. No niestety taka decyzja nie zapadła. Dochowali się wybitnych mistrzów, mają świetną myśl szkoleniową. Myślę, że dalej to jest widoczne, czy to w zawodach młodzieżowych, czy seniorskich. Tak, są świetni. Tym bardziej, że ta wojna, na tej wojnie zdali egzamin też. No, to na razie Ukraińska Federacja przez IB jest zawieszona. Zawieszona, bo? Zawieszona dlatego, że tam nastąpił, to też jest ciekawa historia, widocznie część prorosyjskich działaczy w Ukrainie zaczęła bojkotować działalność tej dziś istniejącej organizacji bokserskiej na Ukrainie i w tym momencie IBA na czele ze swoim przywódcą Rosjaninem Umarem Kremlowym miała pretekst, aby tymczasowo zawiesić Federację Ukraińską. Kiedy ją odwiesi, nie wiadomo. Termin walki Usyk Fury jest znany dla ciebie? Nie. Wiadomo, że... Luty, marzec 2023 gdzieś słyszałem. Usyk mówi, że jest gotowy być już w marcu. Na Fury'ego, Fury'em wiadomo, nigdy nie wiadomo, bo mówiło się o jego walce 3 grudnia z Joshua'em. To było raczej nierealne. Teraz pytanie jest, z kim i kiedy będzie walczył Fury, czy będzie w terminie grudniowym z kimś walczył. Jeśli będzie walczył w terminie grudniowym, to myślę, że najwcześniej o takiej walce z Usykiem będziemy mogli mówić gdzieś koło marca. Jak walczyć z takim, nie obrażając Fury'ego, Kongiem, 206 cm wzrostu, zasięg ramion 216. Czy jest jakiś gotowy plan na taką walkę według ciebie? No myślę, że skutecznie z nim mogą walczyć albo równie mu gabaretami, czy też nieznacznie mniejsi. Uwałujemy się przydał, świetnie, ale za wolny. Nie miałby żadnych szans. Myślę, że zrobiłby z nim, co chciał Tyson Fury. Natomiast Usyk jest pięściarzem wyjątkowym, wyjątkowo inteligentnym. Jeżeli nogi dalej będą karmić wilka, to jest takie jego ulubione powiedzenie, to jest w stanie... Bardzo poetycznie. Jest tak, jest w stanie obskoczyć, że tak określę tutaj Tysona Fury'ego. Musi przejść do pół dystansu. Tak, ale łatwo to nie będzie. No cały czas wokół kręcić się wokół niego i bardzo intensywna walka na bardzo wysokim poziomie, która będzie badać też wydolność, wysoką wydolność. Właśnie, raczej zmęczenie Fury'ego. Na zmęczenie, tak. To trzeba będzie, ale mówię, z tego grona tych wszystkich pięściarzy, którzy są w kategorii ciężkiej, to myślę, że dobrze przygotowany Fury jest najtrudniejszym rywalem dla Usyka i myślę, że Usyk również dla Fury'ego. Oni stylowo jeden drugiemu nie pasuje. Także to, jeżeli do takiej walki dojdzie, to będzie super ciekawa i na dziś bym postawił minimalnie jednak na Fury'ego, ale absolutnie nie odbierając szans Usykowi. Niesamowite były te zdjęcia, pamiętasz, jak żołnierze ukraińscy na linii frontu oglądali walkę Usyk Joshua, prawda? Tak, no pamiętajmy, że to w ogóle ten wyjazd w ogóle z Ukrainy i to jakby pozwolenie. On nie musiał mieć z punktu widzenia formalnego tego pozwolenia, natomiast on twierdzi, że na to złożyły się między innymi prośby tych, których odwiedzał w szpitalu, ludzi rannych. Walcz za nas. Podczas wojny, walcz za nas, bo taki ktoś tak motywujący jest nam potrzebny. No i trzeba powiedzieć, że dokonał rzeczy wielkiej. W tym drugim pojedynku miał kryzys, miał trudną sytuację w 9 rundzie. Wydawało się, że Joshua już go dopada, a odpowiedź jego w 10 rundzie była no, nieprawdopodobna. Nie bywała. Ja już nie brakuje ci trochę komentowania boksu w trzecim, piątym
Wiem, wiem, ale w trzecim, piątym rzędzie oddalonym od ringu. Kiedyś miałem przyjemność siedzieć obok ciebie w Nowym Jorku. Madison Square Garden, walka Cary Grant. Cary Grant, dobrze mówię? Kontra Lennox Lewis. Tak, tak, Lennox. To zupełnie inaczej. Michael Grant. Michael Lewis, przepraszam. To inaczej ogląda się niż robienie to, wiadomo, dzisiaj dla doświadczonego komentatora nie ma większego problemu zrobić mecz tak zwanego telewizora z ekranu, tak, czy tak. Pojechać na miejsce, ale wydaje mi się, że czasami... Wiesz, dlatego tak lubię polskie gale, choć nie zawsze stoją na wysokim poziomie. Dlatego, że mam znów do czynienia z boksem na odległość wyciągniętej ręki. Tak się składa, spotykasz że... ludzi, nie wiem. Wiesz, tak się w ogóle składa, że jak zaczynałem pisać o boksie, bo najpierw oczywiście pisałem i przychodziłem na Torwar, czy też na Halę Gwardii, czy też jeździłem po Polsce, to zawsze byłem bardzo, bardzo blisko. Jak gdzieś wyjeżdżałem na imprezy międzynarodowe, to również miałem to szczęście, że byłem bardzo blisko. Później, kiedy zacząłem komentować walki Darka Michalczewskiego, przecież to były całe lata w Kanale Plus, prawda, fantastyczne wydarzenia, ale nie tylko, bo też były te wyjazdy do Stanów na walki tak, czy Mike'a Tysona, czy Gołoty, prawda. To były w ogóle pierwsze komentarze polskich dziennikarzy, polskiego... Z podringu komentatora w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Walka z kolei Darka Michalczewskiego z Leoncem Braberem, pierwszą w historii polskiej telewizji, robioną przez polskiego komentatora prawda, z podringu. A więc to było niesamowite, a szczególnie, że jeszcze Niemcy umożliwiali nam takie warunki już ekstra fantastyczne, że tak to określę. Mianowicie siedzieliśmy na takich zydelkach podniesionych nieco, czyli byliśmy na wysokości ringu. Najczęściej ja i komentator niemiecki, czy to była telewizja Premier, czy RD, czy CDF, w zależności od sytuacji, która to pokazywała. I wtedy faktycznie, no właściwie... Jak ktoś otrzymywał mocny cios na wątrobę, to czułem to, jak ja to ten cios otrzymał. Czasami stanął mi na notatkach, czasami zachlapał krwią, prawda, jeżeli tak. Miał jakąś... Tak, tak, aż tak. Natomiast i pamiętam taki kontakt również z tymi komentatorami niemieckimi. Jeden z nich, jak walczył Zegan w Essen, to mówił mi cały czas, no to macie już drugiego mistrza świata, bo Niemiec uważał, że Michalczewski jest polskim mistrzem świata, macie drugiego mistrza. Tak, oni zawsze mówili na niego Deutsch Pole. Tylko u nas w Polsce dostawałem listy do redakcji, żeby mnie wyrzucić z redakcji, bo piszę dobrze o tym Niemcu Michalczewskim, który tam pojechał. A sami Niemcy uważali zupełnie... Ale los miliony Polaków tak, pojechali tak, gdzieś. Tak, oczywiście. A tym bardziej, że Darek zawsze zachowywał się super w stosunku do dziennikarzy z Polski. Przerywał konferencję i pół godziny tylko po polsku z nami rozmawiał. Niemieccy dziennikarze grzecznie czekali, aż on to zakończy. A więc naprawdę pod tym... Ale hymn niemiecki też śpiewał. Ale też. Jak trzeba było, tak, tak. Ale później, kiedy ten, to... I Mazurka też zaświetla. Później był Mazurek, później była gala prawda, w Polsce. Wcześniej była taka szokująca dla niektórych gala prawda, w Brunswicku, kiedy już jakby zadeklarował się na drugą stronę. Pamiętam, jechałem z jakimś taksówkarzem niemieckim, pytałem go o to, jak on sądzi, że nie ma z tym problemów. Także tak to mniej więcej wyglądało. Ale to oglądanie takie z bliska to jednak jest zupełnie inny sport. Tak, zupełnie inny sport. Zupełnie. Dzisiaj komentujesz to w Dazonie, tak? Tak się nazywa? Tak, tak. Masz wielkie walki. Największe z możliwych. Za każdym razem siadasz z taką ekscytacją, co? Do takiego komentarza. Tak, tak. Przynajmniej jak cię słucham, to wiem, że... Jakoś nie straciłem. Jednak jest... Ja myślę, że... Nie lubię po prostu słabych, nudnych walk. Wtedy ciężko jest jakby tutaj stworzyć sztuczną, jakby dobrą, piękną, cudowną atmosferę, bo tego nie lubię, bo to jest moim zdaniem takie troszkę oszustwo. A z drugiej strony, no czasami trzeba byłoby troszkę więcej entuzjazmu. Wróćmy jeszcze do tych ringowych przygód. Pamiętam, wróciłeś z walki Tysona z Holyfieldem. On mógł odgryźć wtedy kawałek. Tak, 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 tak. Mówię, jak to wyglądało? Mówię, tak jakby kawałek wyplutej kiełbasy tam leżał gdzieś na... Tak, to Przemek pierwszy to dostrzegł, bo mieliśmy wtedy... Przemek Saleta. Decyzja tak zapadła o tym, że robimy tą walkę w ostatniej właściwie chwili. Dzięki temu, ponieważ tam wciśnięto nas, mieliśmy kapitalne miejsce. Mieliśmy miejsce tuż przy narożniku Ewandera Holyfielda. Za plecami. Przy samym ringu, tak. I jeszcze pamiętam jego żona Holyfielda,
stała obok, stał Shaquille, który nie Shaquille, tylko Magic Johnson, bo on się bardzo interesował boksem, ponieważ jakiś czas był menedżerem. A to było gdzie? Bokserskim w Las Vegas. Las Vegas, to tak. Garden Arena, tam było 16 tysięcy ludzi wówczas na tym pojedynku. Atmosfera w ogóle nieprawdopodobna, bo to była wtedy największa walka współczesnego boksu. Tam był budżet około 200 milionów. Honoraria, mówię oczywiście w dolarach, 35 milionów dla Holyfielda, 30 dla Tysona. Tysonowi za odgryzienie ucha. I na żywo w Canal Plus, tak to było? Tak, tak. Tysonowi odebrano 3 miliony dolarów, 10%. Pomyślałeś sobie, Janusz, że nic już bardziej ekscytującego nie skomentujesz? Nie. Nie, wiesz, tak nie pomyślałem. Wtedy wydawało się, że to będzie trwało wiecznie, choć wiem, że nic nie trwa wiecznie. Natomiast absolutnie nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek później zobaczę Tysona w Warszawie, jak reklamuje pewien napój energetyczny. To było w ogóle, wydawało się niemożliwe. W twojej galerii sław Tyson wysoko byłby? Bardzo bokserskich. Wysoko. Bardzo wysoko, dlatego że oczywiście gdybyś mnie zapytał, jaka walka wywołała największe emocje, największe wrażenie, tu nie mam najmniejszych wątpliwości, rewanżowy pojedynek Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowe, bo to w ogóle to był kosmos emocjonalny, na pewno. No nasz walczył. Na pewno tak, no oczywiście. I do tego Andrzej, który no, tworzył taką nieprawdopodobną atmosferę z uwagi na to, że nigdy nie wiedzieliśmy, co zrobi. Najbardziej mi się podoba, powiedziałeś, kiedyś zapytałeś go o boks, on powiedział, że on tak naprawdę nie lubi boksu. Tak kiedyś powiedział. Dziś nie mogę wyjść ze słupienia. Ale to jeszcze, jak miał dosłownie 20 lat, jak już był seniorem, jak już był medalistą, jeszcze jak nie był medalistą olimpijskim, bo to było przed Seulem. Przed igrzyskami, przed Seulem. To było gdzieś po Mistrzostwach Świata w Bukareszcie po 85 roku, jakiś 86, 87 rok, pamiętam, robiłem taki z nim duży wywiad, a nie było to łatwe, żeby duży wywiad zrobić, ale jak już się rozkręcił, to wywiady były, można też było z nim fajnie porozmawiać. Natomiast Tyson tak, no bo Tyson ogniskował wszystko, co w boksie zawodowym najlepsze. Bad boy. Z jednej strony bad boy, z drugiej strony nieprawdopodobne jednak umiejętności, które troszeczkę były w cieniu tego, prawda, uderzenia potwornego, niezwykle w którym walki. Warunki, dynamika. Warunki nikczemne, 178? Tak, on po prostu terroryzował swoich rywali. Przecież pamiętasz, jak kiedyś Daniel Bryski był nawet wtedy gościem w studio w kanale. Marek Piotrowski bodajże, nieżyjący już, Piotr Pożyczka. Marek Rudziński wpadał. Taka była walka z Basterem Matisem, czy też walka z Bruno. No to Bruno to chyba się 7 razy przeżegnał, zanim wszedł do ringu, i tak ta walka nie trwała długo. Jak na diabła wyszedł. Tak, no tak to wyglądało. No, ale to dobrze. Muchamy Ali wyżej? No wiesz, ja Muhammad Ali widziałem już tylko na wózku inwalidzkim. Ale z taśmy, tak. To jest, stawiam. No musiałeś widzieć walkę w Kinshasie. Nie. No z Foremanem. Stawiam wyżej. Ja widziałem jako stawiam wyżej. No zresztą to była pierwsza walka pokazana prawie z opóźnieniem, ale w polskiej telewizji. Tak. Trzeba przyznać. Nie, no ja... Kierkowskie czasy propagandy. Jeśli chodzi o Alego, stawiam go na numer jeden jako najlepszego pięściarza bez podziału na kategorie wagowe i kategorii ciężkiej. No z uwagi też na charyzmę nieprawdopodobną. To był człowiek, który był nie tylko fenomenalnym pięściarzem, którym jakby swoje dwa życia, jedno przed tą dyskwalifikacją i drugie, kiedy już nie był tak lotny, jak to mówią pięściarze, już nie miał tych nóg jak wcześniej, ale za to toczył największe walki, które odbijały się największym zainteresowaniem, bo i ta pierwsza z Geoffrey Jerem w Madison Square Garden, jak i ta trzecia, Trilla in Manila w Quezon City, czy ta w Kinshasie, nieprawdopodobnie. Podobna walka, kiedy wielkim faworytem był George Foreman, a on go znokautował. No, czytaliśmy wtedy taki miesięcznik Box i chłonęło się teksty, między innymi Andrzeja Kostyry, prawda, o boksie zawodowym. Janusz, wiem, że uchylisz się od tej odpowiedzi, ale z wieloma bokserami, byłymi zawodnikami, trenerami komentowałeś. Z kim najlepiej ci się robiło? No powiem ci tak... Możesz powiedzieć o swoim przyjacielu Gmitruku, ale to będzie ze twojej strony asekuracja. Nie będzie asekuracja. Już mówię dlaczego. Andrzej znakomicie... Fenomenalny człowiek. Znakomicie czuł
jak to należy robić. Dlatego był autorytetem, no bo jakby nie było, 4 medale olimpijskie, później, kadra Norwegii. Później jedzie do Norwegii, ma Ole Klemensena, zdobywa z nim medal mistrza świata, pierwszy po iluś tam latach, prawda, medal mistrzostw Europy. Później doprowadza Tomka Adamka do mistrzostwa świata, później ma Masternaka, z którym też doprowadza go bardzo wysoko, właściwie tuż gdzieś tam w okolice tego tytułu. No a do tego człowiek, który przy mikrofonie dawał ci poczucie też takiego bezpieczeństwa, a jednocześnie wiedział, kiedy oddać ci, prawda, to, co ty powinieneś robić. Rozumiał to jakby intuicyjnie. Jurek Kulej też był znakomity. Troszkę za mało z nim komentowałem. Uważam, że fajnie by mi się te wielkie walki z nim komentowało. To na pewno tak. Natomiast... No Przemek Saleta, piękne walki z nim. W tej pierwszej fazie to było coś znakomitego z Przemkiem z uwagi na to, chociaż wtedy zupełnie w tej walce to stracił jakby tutaj... Mówisz o walce Gołota? Bow, no to wtedy już krzyczał i tak dalej. Zobacz, emocje nie tyle go przerosły, ale świetnie oddały atmosferę. Z drugiej strony był nieprawdopodobnie naturalny. Przemek był takim pierwszym, który jednak wyjechał. 4 lata siedział u Angelo Dandiego na Florydzie. Świetnie znał język. Bardzo go Angelo lubił i tam w ogóle ludzie, którzy z nim pracowali, między innymi Rick Mandris, który z nim prowadził tam treningi, poznał kupę ludzi, stoczył tam sporo walk, sparował naprawdę z dobrymi ludźmi i miał takie, powiedziałbym, od środka widzenie tego boksu zawodowego, no szczególnie boksu amerykańskiego. I w momencie, kiedy, no oczywiście zabezpieczał całą stronę, jak jechaliśmy, to samochód, prawda, pewne rzeczy, wszystko logistyczne, to też było, to też miało znaczenie, to też dawało taką pewność. Natomiast tak, uważam, że świetnie mi się z nim komentowało na pewno. Janusz, a z Grześkiem Skrzecem musiał być do komentowania? Ja tak. Ja musiał z każdym. Ale już mu wybaczyłeś, czy on ci wybaczył? Czy w ogóle pogodziliście? Nie, staliśmy się przyjaciółmi absolutnie. Tak? Tak, absolutnie, tak. A może powiedzieć, dlaczego staliście się nieprzyjaciółmi? Nie, no to wygląd, to były początki mojego. Ja wtedy znałem oczywiście, jeździłem na zgrupowania, bo jeździłem na zgrupowania kadry. Tutaj oczywiście zawsze kojarzono mnie bardziej poprzez przyjaźń z Andrzejem Kmitrukiem, czy Wieszkiem Rutkowskim, czy z doktorem Święcickim, bardziej z Legią niż z Gwardią, ale też przecież tych chłopaków jak najbardziej lubiłem, szanowałem, a tutaj była no taka święta wojna pomiędzy Legią czy Gwardią. I pamiętam sytuację taką, że był jakiś mecz właśnie wówczas, ale to wtedy nie chodziło o mecz Legii, tylko chyba z Jastrzębiem. Walczył chyba wtedy Grzesiek z Michałowskim. Liga. Był taki, była liga i bodajże pozwoliłem sobie na coś takiego, że chyba napisałem, że no, tam jakaś walka, nie najlepszy poziom, bardziej zapaśnicza, bo walka była brzydka faktycznie. Michałowski napisałem, że wygląd tam Grzegorza chyba wskazywał na niezły apetyt. No, moim zdaniem, że tak też niezbyt tak z perspektywy czasu elegancko. I później słyszę od Janusza Mindy, masażysty i też przyjaciela, że jakoś w ogóle obraził się na mnie Grzegorz. Pamiętam podczas Mistrzostw Europy w Warnie zapytałem, o co chodzi. No i tutaj Grzegorz wyłuszczył, o co mu chodzi. To powiedziałem, że chodzi o te, prawda, historie. Wtedy były kartki przecież na mięso. Te kartki były, rzeczy, tak, i tak dalej. To powiedziałem, jeżeli chodzi o ten tekst, to ja absolutnie przepraszam. A co napisałeś, że i rozumiem, szkoda kartek? Nie, tylko że tak sobie wrzuciłem. Wygląd wskazywał na to, coś takiego. Ale od razu powiedziałem, dobra, to się z tego wycofuje, dobra, natomiast nie wycofuję się z jednego. Że walka była do niczego, brzydka, bardziej zapaśnicza niż boksersko. No i później miałem ten pewien problem, bo bliźniacy Jednajewy byli tak podobni, że nie do końca rozróżniałem. Jak Paweł, jak się uśmiecha, no to musi być Paweł, a ten, który patrzy na mnie tak troszkę z podbycia, to musi być Grzegorz. Ale minęło kilka lat i bardzo chętnie. Grzegorz, bardzo malownicza postać i myślę, że spokojnie mogłem z nim komentować, nie byłoby większego problemu. Mówiłeś o wielu dyscyplinach, którymi się zajmowałeś. Kolarstwie, o hokeju, o jeździe figurowej, o ping-pongu. Zostajesz jednak przy boksie i te twoje najlepsze lata, które są teraz i przed tobą, ciągle dotyczą boksu. Nie sądzisz, żeby się miał zabrać za coś innego? Nie, no ale jak mówię, tenis stołowy, bo miałem to szczęście jakby sportowo dorastać w czasach najwybitniejszych polskich tenisistów stołowych, czy Andrzeja Gruby.
Leszka Kucharskiego, prawda? Stefana Dryszela. Stefana Dryszela, z którym przez lata całe komentowałem, tenis stołowy. No, na pewno znakomity komentator. Czy dzisiaj, powiedz, jest miejsce dla człowieka, który ma tylu talentów i może spokojnie usiąść do komentowania tylu dyscyplin? No ja myślę, że trudno znaleźć, tylko chyba trzeba się troszeczkę ograniczać, bo na przykład mimo, że siatkówką się zajmuję, piszę o niej kilkadziesiąt lat. W 86 roku już pojechałem, mając jedną dietę, $14 do Paryża. Jak przeżyłeś? Miałem koleżankę tam, miałem gdzie zamieszkać, a więc jakiś Wiktor Opieronek był. Wtedy $14, pół pensji, powiedzmy, Polsce, ale no, tam nic nikczemna suma. Tam nic nie znaczyło. 80, 90 franków chyba tyle. No to było trzy piwa, no, gdzieś tam w jakiejś restauracji. No to w dobrej dzielnicy. W restauracji, tak. W restauracji, tak. Natomiast wtedy pamiętam nieprawdopodobna historia, bo tam Stany Zjednoczone po raz pierwszy wygrały ze Związkiem Radzieckim. Bercy była pełna. Francuzi liczyli wówczas na to, że ich drużyna zagra o Mistrzostwo Świata w 86 roku, ale niestety nawet medalu nie zdobyli, a Amerykanie z Karczem Kirali w roli głównej, dziś jest trenerem Amerykanek, które przegrały z Polkami. Zasmucony był bardzo. Tak, ale Kirali zdobył wszystko, bo zdobył tak, dwa złote medale olimpijskie w siatkówce halowej, złoto w siatkówce plażowej i złoto jako trener kobiet. I co, wziął na desek sobie teraz... Dalej jest tym, tylko jest przebudowa drużyny po prostu. Tak, tak. Jest przebudowa. Ale wracając, gwałtowna. Ale wracając jeszcze o to, co pytałeś. Mimo, że zajmuję się tyle lat, w Pionkach była dobra siatkówka, bo w pewnym momencie była druga liga. Był taki fajny chłopak, który później był kapitanem reprezentacji Polski, Martyniuk, syn mojej koleżanki. Raczej ten, mówię, syn, brat młodszy mojej koleżanki z liceum. Było tam kilku innych naprawdę niezłych siatkarzy. To ja bym dzisiaj, gdyś powiedział, ty skomentujesz mecz reprezentacji Polski. Raczej bym się do tego nie rwał, no bo uważam, że to co powiedziałem. Dobra, byś poprosił, nie wiem, Wojtka Drzyzgę, kogoś, kto. Nie, oczywiście, że bym, myślę, że się dobrze przygotował, to dałbym radę. Chociaż trzeba przyznać, że każda dyscyplina ma swój rytm, inny. Inaczej się komentuje, prawda, siatkówkę, piłkę ręczną, inaczej się komentuje walkę boks, inaczej piłkę nożną, prawda, czy hokej, piekielnie trudny do komentowania, uważam, bo jest tak piekielnie szybki, jeżeli jeszcze nie jesteś na miejscu zawodów, tylko oglądasz to na ekranie telewizora, to naprawdę dobry wzrok, łatwe nie, śledzenie krążka. No, łatwe nie jest. I drugie, na przykład no, tenisowy, bo sam to rozumiałem, bo sam grałem prawdzie amatorsko, ale było mi łatwiej to zrozumieć. Komentowałem i z Andrzejem Grubą, i z Leszkiem Kucharskim, i no właściwie ze wszystkimi znaczącymi osobami, ale najdłużej ze Stefanem Druszerem, który naprawdę jest tym prawdziwym mistrzem. Badminton. Komentowałem z całą kadrą wtedy z dawnych lat badmintonistów, bo przez 4 lata największe turnieje na świecie. Ostatnimi laty jeszcze w Polsacie. No i też świetnie się, mi się wydaje, czułem w tym wszystkim. Bardzo ja się osobiście dobrze odnajdywałem, nie wiem, jak to było oceniane. Podnoszenie ciężarów też, dlatego zaczynałem szybko, setki godzin z trenerami, z zawodnikami, też na zgrupowaniach. Recepta na to, żeby być dobrym komentatorem. Treningi, rozmowy, wchodzenie w to, może nie na tręstwo, ale tak, jak pan wiesz, nachodzenie trenerów. Słuchaj, zawsze jak jeździłem do Cetniewa, jeździłem kilka razy w roku, czy do startu. A czasami nawet wypoczywałeś tam, pamiętasz? Czasami wypoczywałem, no właśnie. To było niemożliwe, żebym nie poszedł na trening jednej czy drugiej dyscypliny, nie popatrzył, nie porozmawiał z trenerami, z zawodnikami. No, jeśli chodzi o boks, no to w ogóle byłem bardzo blisko, bo mówię, jeździłem na zgrupowania klubowe, jeździłem na zgrupowania reprezentacyjne. No jeszcze lata całe sprawdzałem tych wszystkich chłopaków ping-ponga. No. Także to było... Czyli byłeś takim elementem rozrywkowym podczas grupowań? Tak. No, rozmaiconym. Były zakłady, nawet raz przegrałem tam pewną sumę. Wojtek Bartnik, dzisiejszy trener kadry, a ostatni medalista, trzymał kasę wówczas. Ile przegrałeś? To wtedy było 500 zł, można było dobry rower kupić. Moja młoda córka wtedy mówiła: tata, kup mi rower. A ty to przegrałeś. A ja to przegrałem, ale rower i tak będziesz miała, nie ma problemu. Miałem wtedy zapalenie okostne, ale to nie był powód. Po prostu Tomek Borowski był lepszy. Tomek trenował tenis stołowy. Grał topspin forehand, topspin backhand. Grał naprawdę bardzo dobrze. I czasami też mieliśmy bardzo zacięte pojedynki, ale wtedy to mnie ograł naprawdę w dobrym stylu. Ale to był najlepszy ping-pongista wśród pięściarzy, choć na pewno znakomitym, tylko jak był nieco młodszy, był Leszek Drogosz,
Czarodziej Ringu, który ponoć kiedyś ograł samego Alojzego Erlicha po zakończeniu kariery polskiego wicemistrza świata. No, był niezwykle zdolnym człowiekiem, no, był aktorem. No. Nieprawdopodobnie wszechstronnym aktorem. Mówili, żeby podnosił ciężary dobrze. Szermierzem mówili, żeby zdobył tyle medali, co Pawłowski. Nie wiem, czy by zdobył Pawłowski, zdobył 18 medali mistrza świata. Był mistrzem olimpijskim i tak dalej. A więc, też pisałeś o Szermierce? Tak, tak, tak. Pisałem i nawet dosyć blisko pewnych ludzi poznałem. Świadkami najróżniejszych sytuacji. Bardzo ciekawy, bo przecież Polska miała jakieś tych szermierzy niesamowitych. Pamiętam jeden z takich pierwszych dużych wywiadów z Januszem Olechem, który zdobył złoto, srebro olimpijskie w Seulu, szablista. Przegrał tam z Lamurem, późniejszym ministrem sportu z Francji. I pamiętam, mówię, słuchaj, zacząłem, to pamiętam ten wywiad Janusza, zobaczmy, szabla, spotykasz się z Wołodyjowskim. No wyobraźmy sobie, tak, pójdźmy w wodze fantazji. Ale z tym Wołodyjowskim z trylogii. Tak, oczywiście, z trylogii. Choć była to też postać historyczna. Tak, ja, Jerzy Michałem Wołodyjowskim, a on tak patrzy na mnie, ten młody chłopak, 20 lat. Jedno cięcie i Wołodyjowski nie żyje. Usiekłby go? No ale skwici to nie dałby rady. No, ale pewność siebie, pewność siebie Janusza wtedy, no wiesz, wiadomo, że to jest zupełnie inna historia. Ja myślę, że właśnie takie możliwość spotykania z ludźmi z innych dyscyplin sportu, tak zwane takie szeroko rozumiane płodozmian w dziennikarstwie jest kapitalną rzeczą, bo myślę, że gdybym tak miał całe życie zajmować się tylko boksem, no to mógłbym się w tym wszystkim spalić, zniechęcić. Ale podsumujmy, mimo tej twojej wszechstronności komentowania tylu dyscyplin, nazwałem cię na początku tego programu papieżem boksu, a co się nie pogniewałeś specjalnie, to na końcu powiem Janusz Pindera, głos polskiego boksu. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze zdrowia. No i jeszcze kilkunastu fantastycznych walk. Jak najbliżej ringu. No właśnie, to jest bardzo istotne. Ciągle mam nadzieję. Jak się ma nadzieję, to można dalej czekać. Dziękuję bardzo.